Patrzcie, za chwilę trzeba będzie spieprzać, a właściwie nie wiem, czy nie już. W ogóle nie wiem, na co ja czekam. Ale leje, ja pieprzę. To zapomniałem włączyć wody. Tutaj mamy dość niebezpieczną sytuację. Zostańcie do końca, jeszcze może wiele się wydarzyć. Hej, witam was, tutaj Dominik, schowałem się do cienia, ponieważ cały czas od kilku dni jest około 30-32 stopnie, sezon burzowy w pełni, cały czas trzeba schodzić z dachu, nie wiem czy widać, jaki jestem spocony i zmęczony, a przecież jeszcze nie wyszedłem na dach. Tak jak widzicie, zobaczcie, mamy do umycia całą dachówkę, więc zaczynamy od dachu. Okej, okay, płyn nałożony, chociaż i tak mamy fuksa, że słońce zaszło. Niech tak sobie poleży. No i oczywiście myjemy pod wysokim ciśnieniem. Co ja tu mam? Aha, słuchawkę. Schodzimy na dół, ściągamy pianownicę, zakładamy dyszę, no i jazda. Godzinka, powinno być gotowe. No jest nieźle, biała koszuleczka, jakbym wiedział, to bym założył inną, ale przynajmniej połówka zakończona. Ok, wychodzimy, nakładamy sobie pianę na tą część, natomiast muszę powiedzieć, że nieźle nam się chmurzy. Pogoda się zepsuła, zobaczymy co będzie, nawet grzmi. I powiem szczerze, niezbyt dobrze to brzmi. Właśnie nałożyłem płyn. Ej, czemu mi to tak odstaje ciągle? Właśnie nałożyłem płyn i pomyślcie, co się może dziać. Znając moje szczęście ogólnie takie życiowe, no tak pomyślcie, wiadomo, zaczęło lać. No zaczyna. Nie wiem, czy to widzicie jeszcze. Natomiast tak na ciemne damy. Zobaczymy, jakby to był tylko taki deszczyk, to jeszcze możemy to umyć. Natomiast jakby miało faktycznie lać i miała być przede wszystkim burza i miałoby tam strzelać koło mnie, to dzięki, to jednak wolę nie, ale zobaczymy. Patrzcie, za chwilę trzeba będzie spieprzać, a właściwie nie wiem, czy nie już. Tutaj beznadzieja. Tam to samo. Tam w ogóle daleko, nie wiem, czy to widzicie, ale leje na stówę aż biało. No i tutaj jeszcze gorzej, jeszcze mnie coś świecie. Strzeli jakaś błyskawica. Nie no, nie ma to sensu kompletnie. W ogóle nie wiem, na co ja czekam. Trzeba uciekać. Ale się zaniosło, ja nie mogę. Dupa, to nie skończymy w dwa dni. Taki live. O, wow. No to już zaczyna. Ale leje, ja pieprzę. Co się mogło stać w momencie, gdy ja wszystko poskładałem, miałem siadać w auto i odjeżdżać. Zobaczcie, z tyłu nie widać świata. Więc co się mogło stać? Wiadomo, że się przejaśniło i wyszło słońce. Ej, no chyba wyskakujemy znowu na ten dach. Okej, okay, Dominik maluje, mycie dachu, podejście 2. Wszystko spoko.
To zapomniałem włączyć wody. O, to jest sytuacja, gdzie przydałby się pomocnik, bo bym powiedział: ej ty, weź tam włącz wodę, Wiesiu, tam Stasiu, a tu... Czaj. Za głupotę się płaci. Tyle. No i zobaczcie, wszędzie dookoła burza. A u nas słońce, malina, Kowalewski Bend. Jedziemy sobie dalej. I to jest właśnie przewaga mycia nad malowaniem. Gdybym miał malowanie takiego dachu, wówczas musiałbym już jechać do domu, bo wszystko byłoby zlane, przemoczone. Patrzcie, tutaj jest pełno cienia. Na pewno by to nie wyschło. A tak, myjemy sobie dalej i dnióweczka leci. Nie, żebym był zadowolony z tego, że dnióweczka leci, ale przynajmniej jest możliwość umycia. Jedziemy dalej. Cały czas mówię jedziemy, no ale jak jedziemy, to jedziemy. Godzina 19:30, płyn zaaplikowany. Więc przejedziemy ten tył i może się uda nawet dzisiaj wszystko skończyć. Zobaczymy. Zostańcie do końca, jeszcze może wiele się wydarzyć. Ale mam nadzieję, że nie będzie lało. Chyba nie powinno. Przejaśniało. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj mamy dość niebezpieczną sytuację, to znaczy linka zaczepiła nam się tutaj i tutaj, więc za chwilkę będę chciał z niej skorzystać, zjeżdżając w tym miejscu. Oczywiście tutaj mam swoją kolejną, natomiast musimy to jakoś odplątać. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj pewnie łatwo, poluzujemy sobie i ściągniemy w taki sposób. No i tam wypadałoby podobnie. No i coś takiego mamy. Podbijamy sobie ją. I tym sposobem mamy ją swobodnie za kominem. Oczywiście w taki sposób można to uszkodzić, natomiast moja lina jest już na wykończeniu, więc to jest być może nawet ostatnie jej zlecenie, ale na takie coś trzeba uważać. Ja już tam byłem, wiem, że nie ma żadnych takich, wiecie, ostrzejszych elementów, natomiast jakby były, no to słabo. Put me here to take over the world.